Hejka ponownie w poradniku Jak rysować mangę. Za nami już 12 nowych odcinków. Jak się czujecie po takim maratonie? Dla mnie to kupę roboty, ale jakoś nie tracę chęci, aby nagrać dla Was coś kolejnego, a więc pora na numerek 13, którego osobiście nie cierpię. A za tymi emocjami kryje się również tytuł odcinka, czyli przedstawienie rozpaczy. My głównie zajmiemy się mimiką twarzy, ale omówimy również, w jaki sposób porusza się nasze ciało przy odczuwaniu smutku. Naszą przygodę jak nigdy rozpoczniemy od rozgrzewka. Właściwie nigdy tego nie robiliśmy, a powinniśmy przed rysowaniem nieco zapędzić zarówno ręce, jak i głowę do pracy, więc naszkicujemy byle jakie niby płaczące oczy. Oczywiście nie potrzebujemy linii pomocniczych, ponieważ to tylko jedna z wielu prób pokazania smutku. Zaczynamy od górnych rzęs i widzimy, że oczy skierowane są pod pewnym kątem. Następnie tęczówki, które opieramy na dolnych rzęsach. Możemy zaznaczyć również kilka włosów dolnych rzęs. Kolejno wnętrze oka, źrenicę opieramy również na dolnych rzęsach, aby przedstawić skrępowanie podczas płaczu. Następnie jakieś zdobienia tęczówki i błysk oka. Na koniec szkicujemy krople łez, zarówno dopiero zbierające się pod oczyma, jak również już ociekające z policzków. Rysujemy. Rozgrzewkę mamy za sobą, pora przejść do działania. Dzisiaj nie mamy żadnego modela, więc rysujemy wszystko od początku. Naszym zadaniem jest narysowanie nieco pochylonej twarzy, która oczywiście będzie miała płaczące oczy. Ale to nie one będą głównym elementem, którym się zajmiemy, a będzie to mimika twarzy, która ma bardzo ważną rolę podczas pokazywania emocji. Rozpoczynamy od narysowania okręgu, na którym opieramy głowę. Kolejno przedzielamy owy okrąg na pół, aby wiedzieć, jak symetrycznie rysować twarz. Jako że rysujemy pochyloną twarz, to musimy w innym miejscu niż podczas frontu postaci narysować kolejną linię pomocniczą. Dodam, że jest ona pozioma, a linia ta wyznacza położenie oczu, a jeszcze dokładniej położenie górnych rzęs i zdecydowanie znajduje się ona wyżej niż przy wcześniej wspomnianym froncie postaci. W końcu, kiedy pochylamy głowę, nasza twarz tak jakby się zwęża, a to wtedy czaszka musi być narysowana jako ta większa część głowy. Dodam taką maleńką wspominajkę w postaci strzałki, byśmy nie zapomnieli, w jakim kierunku chyli się postać, co może nas wesprzeć, kiedy zgubimy się podczas rysowania. Przejdźmy teraz do narysowania podbródka i jak wcześniej mówiłam, że twarz jest węższa od głowy, czyli podbródek nie powinien być za długi. Powinien on być krótki i nieco pulchny. Określimy teraz jako tako położenie nosa, czyli na przecięciu się dolnego krańca okręgu z podziałem twarzy na dwie symetryczne części. Kształt samego nosa nie jest ważny, bo to nie jest bohater dzisiejszego odcinka. Pora na rysowanie oczu. Rysujemy górne rzęsy oparte na linii pomocniczej określającej kraniec położenia oczu.
sam kształt nie jest ważny, ponieważ są różne typy oczu, ale najważniejsze jest to, aby oczy te były lekko zamknięte, a raczej policzki były tak zdrętwiałe, że dolne rzęsy mają taki specyficzny łuk, który jest wybrzuszony do środka oka. Nada to takiego efektu napuchniętych oczu. Kolejno źrenice oparte na tym właśnie dolnym łuku, czyli dolnych rzęs. Musimy śmiało wycieniować to oko, aby wesprzeć się przy tłumaczeniu tej rozpaczy, która nam się tutaj tworzy. Pora na górne powieki, nie mogą być one zaokrąglone, w końcu taki kształt nie jest odpowiedni do płaczu, a do strachu. Zatem powieki te powinny kształtem przypominać górną rzęsę, tylko w odbiciu lustrzanym i nieco mniejszym wydaniu, takim o połowę mniejszym wydaniu, tak dla ścisłości. Mówiliśmy również, iż to mimika twarzy przekazuje nam jakiś procent emocji, więc obecnym procentem, jakim się zajmiemy, to usta. I teraz tak, kiedy płaczemy, to nasze wargi przybierają dwa warianty. Albo są zaciśnięte, bądź otwarte. Ale nie jak przy normalnej rozmowie, tylko jakbyśmy chcieli krzyczeć. I to właśnie tą drugą opcję teraz narysujemy. Usta powinny być znacznie większe niż przy normalnej rozmowie, co już powiedziałam. Dodatkowo kąciki ust są wyżej niż środkowa część wargi, czyli usta mają kształt takiego banana, ale to nie jest uśmiech, zapamiętajcie. Możemy dla lepszego efektu dodać widoczne zęby, język, cokolwiek co nam pomoże przy przekazaniu emocji. Następnie łzy, które ciurkiem leją się z oczu aż po policzkach, a nawet krople spadają spod bródka. I na koniec brwi, które przy smutku nie mają również normalnego kształtu, tylko są pochylone do dołu. Mogłabym powiedzieć, że to wszystko, ale skłamałabym, ponieważ chcę teraz pokazać różnicę, co by się stało, gdybyśmy nieco pomieszali kształty twarzy i wtedy to by nie była rozpacz, a coś innego. Przekopiuję więc nasz szkic i wymarzę niektóre części, a następnie zastąpię nowymi. Jako pierwsze podmienię usta na te zamknięte, o których była mowa. I oczywiście to również dobrze wygląda, postać nadal daje wrażenie smutnej, a nawet bardzo, bardzo. Ale co się zadzieje, kiedy pojawi się uśmiech albo zmieni się kierunek oczu? Spróbujmy tego. Aj! Wtedy widzimy, że smutek zniknął, a pojawiło się jakieś, nie wiem, dla mnie to jakieś dzikie pożądanie i to nie jest do końca to, do czego dążyliśmy. Ale zostawmy ten szkic i zróbmy kolejny, tak dla przykładu. Podmieńmy ponownie usta na zadziorny uśmiech. Następnie kształt brwi na bardziej radosny, a kierunek oczu na jakiś tam kąt. Rzecz jasna, to nie jest również smutek. Ale to jest świetny przykład, iż sama twarz może nam pokazać wiele emocji, więc jeżeli mamy trudność narysować kończyny albo pokazać jakąś emocję, to samą twarzą możemy wybronić swój rysunek przed krytykami.
Było powiedziane, że omówimy również ruch ciała, ale zrobimy to w takiej miniaturowej wersji, ponieważ przygotowałam skup grafik, które świetnie pokazują negatywne emocje i to na takich właśnie przykładach warto się uczyć. Jak widzimy, sam ruch ręką, czy to przyłożenie do twarzy, czy ściśnięcie nią włosów, daje świetne efekty, więc nie ma sensu po kolei klepać każdej pozy, bo zajęłoby nam to wieczność. A bądźmy kreatywni i spróbujmy sami narysować takie smutne emocje i to jest właśnie zadanie dla Was. Spróbujcie narysować posmutniałą pozę i podzielcie się nią ze mną. Może jakoś Wam doradzę albo pochwalę za pomysłowość i wykonanie. Co w następnym odcinku? Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się kisu, czyli pocałunki. I to jest chyba to, na co wiele osób czekało. A ja z tym zwlekałam, bo nie byłam gotowa na tak gorący odcinek, ale spróbuję wyjść ze swojej strefy komfortu w przyszły weekend. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!